Od czasu do czasu będę starał się was zaskoczyć na moim kanale. I moglibyście teraz pomyśleć, że zaskoczeniem jest to, że nie mam je na tym stołku, a słychać tylko mój głos. Nie, nie, nie! Zaskoczeniem będzie to, że pierwszy raz na moim kanale będzie szybki szpil. Siemanko, z tej strony Elio, Patery Retrofan. Pierwszą grą, którą wybrałem na tą właśnie taką szybką rozgryweczkę przed pracą jest Neptune's Daughters, czyli Córki Neptuna. Ale zanim jeszcze przejdziemy sobie do szybkiego wstępniaka, szybkiego gameplaya, no to kilka spraw jeszcze technicznych, ponieważ jest to pierwszy odcinek z tej serii. Tutaj będę wybierał gierki stare, z lat 80., no, które występują i na Atari, i na Commodore, żeby każdy z was mógł zagrać, żeby nie było głupich haseł, jakie beznadziejne gry na Atari, bo identyczne będą na Commodorku. No i właściwie na tą serię zdecydowałem się z jednego powodu. Wrzucałem ostatnio materiały dosyć długie, no i pojawiały się komentarze. Nie jeden, nie dwa. Za długi. Muszę oglądać na raty. Kiedy ja mam to wszystko zobaczyć? Ja mam rodzinę, ja mam pracę, a tu 50 minut. Więc będziecie mieli teraz krótsze materiały. 5, 6, no góra 8 minutek. Tak, żebyście sobie mogli na szybko przy kawce, przy herbatce, przy śniadanku albo podczas drogi do pracy obejrzeć. No i tak jak wspominałem, na pierwszy ogień trafia gierka Neptune's Daughter, czyli Córki Neptuna. O co chodzi w gierce? Pod falami Wielkiego Oceanu, niedaleko pałacu Neptuna, który tam mieszka, mieszka również Wielki Wąż. Wielki Wąż trudni się tym, że porywa Neptunowi córki. I porywa te córki, no moglibyście sobie pomyśleć, w celach niecnych, żeby je wykorzystać. Żeby wykorzystać to, że te córki tam w tym oceanie, w tych głębinach popylają sobie totalnie na golasa. Ale nie, nie, nie. Moglibyście sobie też pomyśleć, że porywa te córki, żeby je skonsumować, jak to wąż. No bo jest duży. Wąże połykają. Potem przez to ciało im tak, wiecie, tak ten i się tak przesuwa ten. Nie! Nie będą się gołe córki Neptuna przesuwać w jego brzuchu. Wąż jest na to zbyt inteligentny. On doskonale wie, że jakby zjadł taką córkę Neptuna, to ilość córek Neptuna jest ograniczona. One by się w końcu skończyły, bo nie wiem ile ich tam jest. 3 czy 4 te córki miał. I wtedy umarłby z głodu. Ale on jest cwany. On jest cwany. On wie, że jak porwie córkę Neptuna, to Neptun przypłynie odzyskać swoją córkę. A żeby odzyskać córkę, przyniesie wążowi kraby. Ale takie srogie, takie grube, soczyste kraby. Więc ten wąż doskonale wie, że lepiej porwać i nic nie zrobić tej córce, a potem się najeść krabów i tak w kółeczko i nigdy z głodu nie umrze. Także w gierce wcielamy się w Neptuna, który płynie właśnie ocalić swoją córkę i nakarmić wąża. No, tak szybciutko we wstępniakowałem wam, opowiedziałem o co chodzi. Zaczynamy. Ponieważ mój kanał jest też kanałem edukacyjnym dla komodorowców, na którym uczę was języków, uczę was matematyki, ostatnio liczb rzymskich i masę innych rzeczy, to teraz też wykorzystamy jeszcze chwilkę, żebyście coś z tego materiału wynieśli poza samym gameplayem. Otóż w tytule gry pojawiło się Neptun. Kimże jest ten Neptun? Także dzisiaj lekcja historii. Wchodzicie sobie na Google'a i wpisujecie sobie Neptun. I bardzo ważne teraz, bardzo ważne, wpisujecie jeszcze słowo mitologia, 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 gdyż jeżeli tego nie uczynicie, to znajdzie wam informację o takiej planecie. Neptun, mitologia, wiki i wciskacie Enter. I popatrzcie, tutaj pierwszy link sobie naciskamy, jak mi oświetliło ryja teraz, nie? Bo jest na biało wszystko. Możecie się mi teraz przyjrzować. No. I teraz sobie czytacie, komodorowcy. Neptun w mitologii rzymskiej, bóg wód. I to nie jest liczba mnoga od wiecie czego. Chmur i deszczu, odpowiednik greckiego Posejdona. Czyli już wiecie, że mitologie były dwie. Rzymska i właśnie taka grecka, nie? Bóg morza, wód i jego atrybutem był trójząb. No i to powinniście z tego wynieść. Tutaj o jego córkach nie ma akurat nic mowy, ale to są główne informacje, które powinniście z tego, komodorowcy, wynieść. Tutaj też mamy, widzę, zdjęcie tego Neptuna, sobie zobaczymy. Muszę to zdjęcie Reni pokazać. Można mieć mniejszego.
Jak słyszycie, gierka się już ładuje. Będę grał standardowo keypadem. Tak, przez chwilkę miałem ochotę sobie podłączyć arcade sticka, ale ja to jednak jestem pecetowiec, ja to muszę mieć jednak klawiaturkę, tak mi się gra najlepiej w każdą gierkę. Najpewniej się czuję, więc nie będzie jakiś wtop, że coś głupiego zrobię i coś nie ogarnę. Mamy ekranik tytułowy. Ekran tytułowy, same napisy, dupy nie urywa, ale na Commodore'ku jest wszystko bardzo podobnie. Także tutaj się nie macie co teraz rozpisywać, że co za gówno, bo na waszym komputerze też jest gówno. To jest stara gra, dlatego tak wygląda. Dobra, naciskamy fajera i teraz szybciutko, no i nacisnąłem fajera i od razu ośmiornica dostała w wodogłowie, no bo ta ośmiornica, ona na nas rusza, jak widzicie, no i musimy ją szczelać. Ona wtedy przez chwilkę tak głupieje, spada na dół i tam się... Tutaj strasznie szybko się odsknowuje. Dobra, nieważne, jesteśmy tym Neptunem, który tutaj pływa. Jak widzicie, jest jedna dziwna sprawa. Niby Bóg oceanu i wód wszelakich, a ma akwalung na plecach i... A on powinien oddychać przecież normalnie. Nie powinien mieć jakichś akwalungów, w każdym razie ma. No i tutaj na dole jest w ogóle czas, który jest w postaci tlenu. Więc musimy się, kurde, sprężać, musimy ukrócić te roślinki, żeby przepłynąć w prawą stronę ekranu. Zdążyć to oczywiście musimy zrobić, zanim upłynie nam czas, czyli ten tlen. I musimy jednocześnie uważać na tą ośmiornicę. O, ale przelecieliśmy. Musimy też uważać na to, że te roślinki, to one odrastają. Jak my tą roślinkę tak upierdzielimy troszeczkę, to ona za chwilę zacznie z powrotem rosnąć. No ma tam warunki, ma tam glebę, ma tam wodę, więc odrasta dosyć szybko. Jeszcze ta ośmiornica się tutaj czai, więc musimy to naprawdę, no skubana, szybko robić. Cały czas... Kurde, muszę chyba w nią więcej strzelać, bo strasznie szybko odżywuje ta ośmiornica i cały czas jednym okiem kontrolujemy ten właśnie tlen na dole, żebyśmy się po prostu nie wtopcyli, że nie zdążymy danego levelu ogarnąć. Przelatujemy, oczywiście nie możemy dotykać żadnych skał, żadnych tam ośmiorniców i potem innych rzeczy, które się pojawią, no bo to nas zabije. Czekajcie, o, nawet jak ona taka zielona, to jej lepiej nie dotykać. Roślinka odrasta, więc szybciutko się sprężamy. No, bo nam się Neptun nam się w wodzie udusi, jak nie zdążymy. Tutaj już mamy taki ostatni level właśnie z tymi roślinkami, przepływamy sobie tutaj i teraz będziemy mieli kolejne urozmaicenie, atak jakichś takich krabów, meduzy to nie są, jakieś takie kraby nas atakują. Też musimy szybciutko je ogarnąć, dosyć proste to jest, więc ten. I tutaj mamy już, prawie jesteśmy na finale gierki, mamy taki jakiś podwodny domek, z góry spadają nam jakieś takie rury czy coś, chodzą kraby, które nas mogą zabić i właśnie wpływamy do tego domku. Jak wpływamy do domku z takim uszczelonym wcześniej krabem, to musimy tego kraba rzucić mu tutaj w ryja temu wężowi. Jak widzicie, naga córka Neptuna już tam jest opałętana. No nie widać jej tam za bardzo tego, co byście chcieli zobaczyć, bo tak się akurat... Wow! I widzicie, i te rury nas też stracają. Musimy uważać. I no nie widać tam za bardzo, bo tak ją opałętał ten wąż, że tam nic nie widać. A chcielibyście, nie? No nieważne. Kilka razy musimy wpłynąć, nakarmić na naszego węża. Tutaj mu zrzucamy prosto w ryja i wypłynąć możemy tylko w lewo. Jak do góry, to uderzymy w skałę. I ważna rzecz, zawsze się pojawiamy po wyjściu z tego domku na środku ekranu, co jest bezsensem, bo logiczne jest, że powinniśmy się pojawić przy tym oknie, że no wypływamy, wpłynęliśmy w okno, wypływamy z okna, no to czemu nie w oknie? On się pojawia na środku. Och, byś mnie teraz... A to jest takie utrudniające, no bo człowiek tak odruchowo patrzy w inne miejsce i czasami można po prostu na samym początku zginąć. Tutaj nie ma strzelania, tutaj musimy uważać też na te takie osiołki wodne. O, widzicie, na środku jestem. I znowu latamy, czas tutaj leci w postaci tego tlenu, znowu na dupce. Coś nie chcę nadupcać. Czekaj, patrz jak to sprytnie wyminąłem. No strzelaj, ciulu. Czekajcie, zleci ta pałka. Szybko, bo patrz jak ledwo tlenu mam, ale teraz szybki... A! I na styk widzieli? Nie na styk, nie, miałem troszeczkę w prawo. Dobra, nieważne, mamy tam jeszcze życia. Tu chodzi o to, żebyście tylko zorientowali się, o co w gierce chodzi. Proszę bardzo, proszę, no skuba, nie, no trzeba je omijać, trzeba mieć naprawdę oko dookoła głowy. O, i karmimy znowu naszego węża i prawdopodobnie jeszcze ostatni. No i kurde, i się pojawiam właśnie na środku, to jest bez sensu. Ja patrzyłem odruchowo w tamtą stronę, to jest domek. A, o, czekajcie. Szybko. No skumulowały się teraz skubane w jednym miejscu. One są tępe, ale czasami się kumulują w jednym. Dobra, patrzcie, i rzucam mu prawdopodobnie ostatni poczęstunek. No i proszę bardzo, córka została uratowana przez Neptuna. Neptun w akwalungu, córka większa, na golasa, długie włosy. No jakoś tak se, jakaś taka rodzinka patologiczna. No nieważne, uratowana. No i teraz gierka oczywiście się zapętla i robi się coraz trudniej. Robi się trudniej na zasadzie, że no, te kraby, które nas tam atakowały w tym jednym momencie ze wszystkich stron, takie bąbelki z nich wylatywały, no to tam już będzie kilka tych leveli. Zabijemy kraby i jeszcze raz one będą w drugim levelu, dwa razy te kraby polecą, w trzecim trzy razy. Tutaj ta ośmiornica jakoś tak szybciej popyla i się szybciej regeneruje i te kwiatki szybciej rosną. No wszystko się po prostu robi trudniej, tak jak to było standardowo w gierkach z tamtego okresu.
Ja tu jeszcze Wam tylko pokażę właśnie te różnice na szybko. Jeszcze sobie ten jeden fragment tam przed tego wyjemy. Te pałki, które tam spadają koło tego domu, też już napierdzielają. No lecą w dół tak szybciutko, że trzeba naprawdę slalomy. Trzeba uważać, trzeba no pilnować cały czas i tego oksygenu na dole, co mamy, i tego wszystkiego, co lata, co się porusza. No bo to jest arkadówka z lat 80, czyli jest trudno. O, widzicie, o tym mówiłem na początku. Jak te wyciulamy, no to wtedy mieliśmy już następny ten level. Tutaj nie. Tutaj, ponieważ jest drugi level, znowu nadupcają nam. No i podejrzewam, że jak będziemy w 36 levelu, to 36 razy będą te ciulstwa latać. Ale to prawdopodobnie już nie dojdziecie tak daleko. No i tutaj, popatrzcie, jak ta pałka szybko zleciała. Patrz, jak ona teraz nadupca, nie? To jest naprawdę teraz tempo się robi. No i musimy oczywiście prawdopodobnie więcej tych poczęstunków temu wążowi dostarczyć. No generalnie gierka fajna, no nie prezentuje się jakoś, na komodorku też się nie prezentuje, nie prezentuje się jakoś super nadzwyczajnie ładnie graficznie, ale taka arkadóweczka, szybka rozgryweczka na punkteczki, kto więcej, karmienie węża, cały czas tutaj nadzieja, że jednak cycorki zobaczymy, ale jednak nie, no i tak to właśnie wygląda, tutaj nasz Neptunek w akwalungu z patyczkiem do szczelania, no, zachęcam do zagrania. Dobra, montuję i zbieram się do roboty. Spokojnie. Bo już mi Renia wczoraj wieczorem powiedziała, w ogóle się ogoliłem, nie? Zgoliłem brodę, zostawiłem tego wąsa, game over. Zostawiłem tego wąsa, schodzę tam na dół, a Renia tak na mnie patrzy. No ty z wąsem chyba do pracy nie pójdziesz. Mówię, nie Reniu, to tylko na matę. Tak, idę się w takim razie ogolić, game over, trzymajcie się, hej.